Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak mówiłem, przeeksplorowałem sobie troszkę Irytel i znalazłem młotek Smauga. Uwaga, wiecie gdzie był? Tam, gdzie, tam obok tej posiadłości, jak szedłem na górę, gdzie był ten rycerz, który gapił się przed obraz Guinevere, ja szedłem od razu dalej i dalej eksplorowałem Irytel. Ale jakbym nie poszedł dalej, tego skręcił w lewo, to tam były schody i po schodach na górę było wejście do tych dwóch typiarzy na górze. Czy do typiarza, który do mnie strzelał, jednego, który go pilnował. I tam były trzy skrzynie. W jednej było boskie błogosławieństwo. W drugiej był młotek Smauga, który właśnie mam wyposażenie już ulepszony. Czyli jest to wielki, spaczony młot przypisywany Smaugowi, ostatniemu rycerzowi trwającemu na posterunku w zrujnowanej katedrze. Odnawia punkty... odnawia zryby przy atakach, gdyż Smaug przeżył swoje lata pełniąc katowską rolę. Okej. I wytrwałość... to już znamy. Czyli proszę, to jest akurat jedna z tych broni bossa, która nie ma takiej swojej specyficznej umiejętności. Takiej swojej specjalnej zdolności, tak powinien ująć. Kolejny nadacz też mógł zakląć w jakiś sposób. No, ale raczej teraz go nie będę wykorzystywał. Co jeszcze? A, i jeszcze znalazłem tam kolejny pierścień, a mianowicie pierścień lwa. Pierścień kojarzony z zabójcą smoków Ornsteinem, jednym z czwórki rycerzy Gwyna, pierwszego władcy. Wzmacnia pchnięcia wyprowadzane po kontrze. Ornstein był pierwszym rycerzem pierwrodnego słońca, a jego krzyżowa włócznia przebijała według podań nawet kamienne łuski. No. Także... brakuje mi jeszcze tylko teraz włóczni Ornsteina i jego setu do kompletu. Set, jak pamiętam z mojego materiału odnośnie historii Ornsteina, możemy znaleźć na szczycie Arcy Smoków. Gleba! Natomiast tego... okej, to było dziwne. Wcześniej mnie stąd wypchnął, teraz to odpuścił sobie? Gleba! Dobra, widzę, to jest mega plus, już widzę takich wielkich broni. Wytrącają z równowagi tego przeciwnika, przez to on nie jest w stanie wykastować do końca tego swojego obniżania zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej jest w stanie to robić. Szata strażnika więziennego. Okej. Dobra. Teraz tak, potrzebuję tej mapki. Teraz jestem po tej stronie. Muszę się dostać tutaj. Okej. Czyli idę w tą stronę. Dobra. Okej, czy ja chcę zaskoczyć? Czy ja chcę iść tam do nich? Nie, chyba zaskoczę. Okej. No ten młot nie odnawia jakoś mega tego zdrowia. Taktyczkę, ale na szczęście mam dalej aktywny pierścień. Księżniczki Słońca chyba to jest, nie? Tak, Księżniczki Słońca i on mnie bardziej leczy. Okej, teraz tak. Jak tędy zjadę, to jestem tutaj, a tu nie chcę, ja się muszę właśnie cofnąć, okej. Czyli idziemy w tą stronę i tam powinno być jeden z tych spadków. Czekaj, że go trzymam oburącz i nie zabijam tego przeciwnika na jeden strzał. To jest dziwne. Bo obrażenia nie są tnące, tylko obuchowe? Dlatego? No idea. Dobra, i teraz tak. Idę tędy, to idę tutaj. A w sumie mogę iść kurde tędy od razu. To bym jeszcze oszczędził czasu. I ten przedmiot zdobył. No dobra. Tego zmaszytowałem. Jaką kiczkę zdrowia mi ten młot w ogóle przywraca. Ile? Aż chcę sprawdzić. Mam 90. To tam chyba z 2 na sekundę idzie z pierścienia. Kurde, nie wiem, chyba 5. 5 albo też 2 na jeden strzał. To kurde, nie jest tak dużo. Chyba, że ja muszę najpierw
tak aktywować i dopiero teraz to będzie przywracało więcej zdrowia. Nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć. Dobra, i tu były te spadki. I pierwszy jest tutaj. I to jest wedle mapki chyba ten, który mnie interesuje. Okej, okay, jaszczur, który się totalnie mnie przejął. Ciekawe. Ludka tytanitu. O, a nie. To jestem tu. Mhm. No dobra. Czyli to nie jest... To jest totalnie nie to miejsce, w którym bym się chciał znaleźć. No chyba, że chcę na YOLO zeskoczyć stąd po prostu i zdać się na szczęście. Bo w sumie tu nie jest aż tak wysoko. Dobra. Okej, dobra, nie jest aż tak źle. Czyli mogłem skakać już w poprzednim odcinku. Dobra, moment. Jak się tak ładnie zebrali. To już wykastowałem tę kosę, no naprawdę. Dziękuję. No i te dwa zabijemy sobie w taki sposób i teraz czekam tylko aż piersi mnie doleczy. Młotek trochę w tym pomaga. To był duży fragment tytanitu, jeśli dobrze widziałem. Nie jestem pewien, bo się nie skupiłem. Zbezczeszczony płomień, okej. Okej, po ikonce, w cudzysłowie, kojarzę, co to może być. Bo w dwójce była taka sama. To się nazywało ognisty pokos. I to była spoko piromancja. Dobra, jak trzeba było szybko kastować. Dobra, jak pójdę tędy... Mamy schody. Okej, tu są schody, tu jest przejście. Zobaczmy. Najpierw co jest tutaj. Kolejna winda. O, czy to jest ta winda, o której myślę? Czy to jest właśnie przejście do... Tak jest! To jest przejście bezpośrednio do ogniska. Dobra. No to otwieramy. Już mamy skrócik i to dość konkretny. Wracamy na dół od razu. Zabier te broń w łapy i idziemy. Czekaj, co tam będzie za tymi schodami. Zobaczmy, czy nie ma coś niżej. Nie, nic więcej nie jedzie, więc tyle. Że strasznie mikroskopijne ilości dużnik dostaje, nie? Ale jakoś nie potrafi się opędzić od tego, żeby im nie przyłożyć. Bo to zawsze wiecie, tych jednego czy dwóch typów mniej. Okej, okay, tu mamy kolejną tą. Tu mamy skrzynię i jest to mimik. Dobra. Kurde, ponożyłem CTT czy nie? Nie. Dobra, no to w takim razie go zaatakujemy normalnie. No już myślałem, nie? Już myślałem, no ale niestety się przeliczyłem. Bardzo ładnie. I co zostawiłeś? Trzeba błyskawić zabójcy smoków. No i co jeszcze? Ha, to jest wszystko. Okej. No dobra, jak mam tego już full, no to mnie aż tak nie zaboli. Dobra, po drabince. Boże, gdzie on ten młot chowa? Nie, to bym chciał wiedzieć, naprawdę. To gdzie my wyjdziemy? To jest pytanie. Okej, okay. No tu musi być iluzja, jak nic. Okej, okay, nie wiem czy to przed chwilą zniknęło, bo... Czy to było, czy to przed chwilą zniknęło, bo to była iluzja, ale... No przejście jest. Tu jest kolejne. Tu jest to. Dobra, Boże, muszę schować ten mod, bo mi pół ekranu mi zasłania. Bełd błyskawic, okej. Okay. I tutaj się cofnąłem.
A tu jak przejdziemy... A, to jestem z tej strony. Okej. Okay. Okay, czyli też kolejna rzecz, którą mogłem w poprzednim odcinku tak naprawdę sobie załatwić. Bo się nie rozejrzałem do porządku. Dobra, zobaczmy, co tam gościu wydropił. Że zaś ciasto z łajna. Czemu? Pytam się czemu, co ci zrobiłem, groże mi takie gówno dajesz. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Okej, okay, tutaj jest drugi spadek i lądujemy w tym miejscu. No dobra. Czyli dwa spadki, a finalnie jestem prawie, że w tym samym miejscu. Dobra. No to co? Teraz mi tego zostało znaleźć... sposób. W ogóle to wygląda, jak udało się tutaj zeskoczyć właśnie ze środka. Tylko jak się dostać tam do środka? To jest też osobna kwestia. Bo tutaj jak zeskoczę, no to mam tylko pyk, drabinkę i nic więcej. Tutaj zamknięte przejście i też nic więcej. O, może tędy jest przejście? Nie, nie ma. Jest tylko spadek w dół. Jest naprawdę, ta kosa jest zajebista, takie grupki, małe grupki. Po prostu na grupki słabych przeciwników, nie? Widzicie to leczenie, co nie? Mwah! W sumie ciekawe, czy to leczenie byłoby teraz wzmocnione, na przykład gdybym założył sobie pierścień pierwotnego słońca, bo to... Bo z jednej strony to jest cud, no ale w sumie z drugiej strony to jest mroczny cud, więc... Niby tak, niby nie. Dobra, wrócę sobie do... Nie! Kurde, nie do kaplicy. Gdzie indziej chciałem się cofnąć. A właśnie, czekaj, nie zdobyłem jakiegoś klucza? Chyba tak. Teraz sobie przypomniałem tak nagle. Jakiś stary klucz chyba zdobyłem, nie? Tak, stary klucz do celi. Klucz do najstarszej celi w lochach Irytylu. Pierwszym więźniem lochu był samotny gigant. Cel dla ludzi zbudowano u jego stóp. Okej. Okay. Bo to zdobyłem chyba w poprzednim odcinku, tylko zapomniałem totalnie, żeby przeczytać opis. Szkoda, że od razu nie poleciałem do tego. Miałem trochę mniejszą trasę do przejścia. Ale zobaczmy, czy ja teraz mogę otworzyć te zamknięte kraty? Tutaj to były chyba... te? Nie, to jest dalej zamknięte. O, jasny szlak. Dobra. Ale jeszcze jakieś kraty były zamknięte na samym dole. 2000 years later. No i co? Jedyna opcja to jest jakoś wejść tu do środka. No ale jak? Ej, kto tam jest? O kurde, tam jest Zygwart! I co on tam kurde robi? No poza tym, że dał się zamknąć w celi. Ale skąd on się tu wziął w ogóle? Przecież... Już w sumie wspominał coś o tym lochu. Znaczy wspominał, że są tutaj lochy właśnie. Że chciał je eksplorować? Chociaż nie, czekaj! On mu coś mówił, że jest winny Jormowi jakąś przysługę. Czy tam, że wiąże go z Jormem jakaś przysięga. O, mogę pogadać z nim. Siema. Halo, Zygwart, tu jestem. I was absorbed in thought. Look away. That's like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. The moment has almost come. I just need a bit more time. Potrzebujesz taką pomocy, stary. My liberation requires a key.
But the key is outside. A riddle for the ages. My liberator. Okej. Czyli chyba już wiem, po co jest nam ten klucz potrzebny, właśnie żeby go uwolnić. Tylko dalej nie wiem, gdzie on się znajduje. A to jest dość spory problem. No, to jest jakiś żart normalny. No powiedz mi, jakim cudem szczur, lekko mnie gryząc, jest w stanie przerwać mi ładowanie takiego pioruna? A, czekaj, bo tu jest powrót tu. Może tu jest też przejście? Nie! Dobra, mam to. Tylko to się muszę przenieść do zbezczeszczonej stolicy. Nie będziemy to eksplorowali, ni cholery. Tylko będę musiał mega zdzidować przez całą tą lokację. Bez praktycznie żadnej walki, jeśli chcę to w miarę szybko zrobić. Ale mogę zaskoczyć, czemu nie. Cyk, flaszeczka. No i proszę, prawie się wyleczyłem za to, co straciłem. Jedną flaszką. A w jedynce to musimy chyba użyć trzech. Żebym nie zginął od tego. Dobra, to będzie tędy. Teraz w dół chyba? Co to jest, kurde? Róg, czy co? Dobra, tu był... A nie, to jest tędy, dobra. O, super, tu jeszcze jest drabina. Dobra, w sumie zobaczmy, gdzie prowadzi. Może, może prowadzi do tego okienka z tym ciałem takim. Mhm, dobra, czyli normalnie bym tutaj nie wszedł. Zerdzeja moneta, czyli totalnie not worth. Jeśli chodzi o umieszczenie tam takiego przedmiotu. Kolejny gargulec. Dobra, mało w dupie. Idziemy dalej. O, i tutaj muszę przeskoczyć. Jest! Zaliczyło, dobra. Dobra, migoczący. Jakbym spadł, to gdzie bym trafił? No, ewidentnie gdzieś, gdzie bym teraz nie chciał. Dobra, na razie to zostawiamy. Będziemy to eksplorowali dalej. W kolejnym materiale. Dobra, co jest tu poza przedmiotem? Dwie złota moneta, kolejna jaszczurka, kolejny upadek. Dobra. Tym nie interere. Idziemy tutaj w takim razie. Okej, tu mamy jakiś przedmiot jeszcze. Kępka kwitnącego fioletowego mchu. Okej. Mam jej full, więc nie mogę zebrać więcej. Okej, są te stwory z głębin. Też pilnują chyba czegoś. Nie, to są te stwory z głębin, czy to są te pajączki takie? Nie, to są pajączki. Dobra. Okej, okay. No ale pajączki nie lubiły się też z błyskawicami. To... A, no właśnie, tylko ja ich nie mogę namierzyć, dopóki one się nie obudzą w cudzysłowie. Kamień oczyszczenia. No jak to chybiło, przepraszam bardzo. O, proszę, coś tu jest. Poza przejściem. Dalszym widzę. To jest chyba skrót do blokowania w ogóle. Kamień pokutny. No. Zebrany. Tylko tyle mnie interesuje. Dobra. To jest skrót jak nic. W sumie pytanie dokąd? What the fuck is that?! Wiesz, w sumie, czy ja chcę wiedzieć, co to jest? Chyba nie. Oj, co jest? Okej, miażdży mnie i wysysa duszę. Super. Zejdź stąd. Flaszka. To jest takie sobie. Zobaczmy, jak sobie poradzi z nim bezczeszczony płomień. No, powiedzmy, że podobnie. Skawica.
się na pewno nie da zatruć. To się wydaje. Błyskawica też, kurde, nie pomaga. Dobra, wejdź tu. Łyknij tego. I siep tą błyskawicą. Zde? Chociaż czekaj. Czekaj. Dobra, nie złapał mnie, tyle dobrego. Biegł się. Łyknij kolejne, żeby przedłużyć. Zasiew. Flaszka. No, to już bije trochę więcej. A też co ważniejsze, bije obszarowo. To mi się odbywa. Do tyłu. Został tylko jeden, niestety. Jest przełamanie. Oj, nie mam skupienia. Dobra, dawaj. Dobra, i jeszcze raz. Eleonora z jednego wypadła. Super. Ciasto z łajna. Zajebiście. Okej, okay. Ciekawy przeciwnik, nie powiem, chociaż szczerze nie chcę wiedzieć, co to było i czy kiedyś było człowiekiem. I kamień oczyszczenia pilnowany, super. Totalnie niewarte zwiedzania. To jest chyba tylko takie jedno zamknięte pomieszczenie. Czyli proszę, trochę dałem się zrobić w konia, bo myślałem, że to będzie skrót. A tu jeszcze coś? Masz ciasto z łajna, super. Dobra, i wedle gajda, którego widziałem, to tutaj powinien być właśnie... Powinno być przejście do Zygwarda. Dobra, tutaj do Divina. Tutaj zwykłą flachę po prostu sobie wezmę. Ciekaw jestem, jak szybko odnawia się przy zwykłej broni to skupienie. Czy tam przy prostej. Po prostu pytanie, czy muszę zabijać tym, czy nie? Muszę zobaczyć klejnot. Powoli przywraca punkty skupienia. No nie. Niby tak oby starczy. Dobra. Okej, okay, tutaj coś i tu dalej. Teraz gdzie do Zygwarda, kurde, iść? Znowu to coś. Tu można ewidentnie zaskoczyć też z góry. Czekaj, to chyba śpi. Dobra, to... Nie budźmy go. Dobra, nieważne. Ale okej, niby chociaż nie walczył. No, zabieraj. Strój dworskiego czarodzieja. I tu jest... Cofka. Tutaj coś innego. Śmieci. Zajebiście. Useless! Okej, okay, tu... Samotność. Aha, czyli to jest takie... Zapnięcie mnie po prostu w koźlubę. Dobra, to omijamy. Tu... Jest to kolejny mimik, naprawdę. Dobra, poproszę o mój wielki miecz błyskawic. Bo on jest o wiele lepszy. W starciu z mimikiem. A żebyś te zęby na tej zbroi połamał. Dobra. Co tam miałeś w sobie? Katalizator Logana! To może być jeszcze lepszy katalizator niż katalizator z Izalith. No bynajmniej to był chyba najlepszy katalizator, jeśli chodzi o inteligencję w jedynce. Z tego co pamiętam. Okej, okay, tu jest co? Jakiś typ? Kolejne przejścia. Chleba. Okej, okay, co zostawię po sobie? O, zwój Logana! Pięknie! Trzeci z czterech zwojów. Tak samo jak były cztery pomięty, tak samo są cztery zwoje i cztery księgi piromancji. Zatruta strzała. No tego mam full, więc nie potrzebuję więcej. Po prostu rzadko korzystam z tych strzał. A okej, okay, dobra, tu jest spadek tam na środek.
tego czegoś. Dobra, co tu jest? Gniew bogów, kolejny cud. Spoko. Dobra, to omijamy to coś. Nie wiem, czy chcę znać nazwę tego czegoś, nie? Lecimy dalej. I w tą stronę. Tutaj pusto. Okej, jesteśmy w lochach. Z powrotem. Okej, jesteśmy tutaj. Klucze strażnika więziennego! O! Proszę, może to umożliwi mi otwieranie tych zamkniętych wrót. Czy tam bram. Kółko z kluczami strażnika więziennego otwiera większość drzwi do celi. Czemu właściwie więźniowie pozostają w zamknięciu, skoro są już tylko bezmyślnymi pustymi lub bełkoczącymi głupcami, którzy nie wiedzą, co się dzieje wokół? Dobre pytanie. Gleba. Dobra. Oj, cyk, spodnie strażnika więziennego. Mamy kompletny set. I to jest wszystko z tej strony. Dobra, czyli coś ominąłem. Bo teraz jestem wręcz za wysoko, jeśli chodzi o dojście do Zygwarda. Okej, to jest naprawdę cwanie schowane, to muszę przyznać. Bo jestem w dobrym miejscu, tylko muszę iść tędy. I tu muszę przez to okno przeskoczyć. Wymagany skok. No, dobre są te podpowiedzi, więc... poprzyjmy je. Teraz dobra, tylko wyczuć dobrze moment. I cyk, mamy to. Okej. Okay. Jest Zygwart! Czołem! Stary klucz do celi. Ah, you are a saint. Once again you are my valiant savior. I, Zygwart of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. Sztaba tytanitu! Dzięki, stary, naprawdę, dzięki ci! Zajebiście! Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take. And a duty to fulfill. Very soon. Ah, no, I am... Okej, tu się powtarza. I złoty sygnał chciwego węża był razem z nim tu zamknięty. Kurde, jak go tutaj zamknęli? Takie moje pytanie, bo tu nie ma dalszego przejścia. Jest tylko wskok i to jest tyle. To ciekawe akurat. Dobra, no to co? Sprawdźmy, jest ile? 52 minuty mam i pół. Plus intro to może być 53 już nawet. Sporo do wycięcia będzie z tego latania i tak dalej. Dobra. Musimy wrócić teraz do kaplicy, bo mamy tam, no, sporo rzeczy do oddania. Po pierwsze, fragment, żeby wzmocnić flaszkę. Po drugie, mam sztabę, którą z chęcią wydam, ale to akurat poza nagraniem. Ale mamy też zwój. Tajny zwój magów ze zbezczeszczonej stolicy zawierający czary Logana. Daj magowi, by nauczyć się czarów Logana. Królewscy magowie używali tego zwoju, by rościć sobie prawo do miana następców Logana, choć pretensje te byłyby trudne do obronienia, gdyby je poddać głębszej analizie. Okej. Okay. Tutaj zaklęć nowych nie ma, tutaj też nic, ale mamy nowy kostur. Czyli kostur Logana. Katalizator nadwornych czarodziejów z bezczeszczonej stolicy. W rękach nadzwyczaj inteligentnego czarodzieja może stać się potężną bronią. Czarodzieje dworu stolicy ogłosili się spadkobiercami sławnego Logana Wielkiego Kapelusza, posuwając się nawet do naśladowania go przez imitację jego kostura. Okej, czyli to nie jest bezpośrednio ten sam kostur, tylko jest to jego imitacja, ale nawet to może być dobre. Okej, tutaj mamy te starte sety. A, czekaj, ten set właśnie. Set dworskiego czarodzieja. Kaptur czarodziejów dworu z bezczeszczonej stolicy. To mroczne, wysokie nakrycie głowy sugeruje, że mogli oni też pełnić rolę wyroczni. Wielu czarodziejów podaje się za dziedziców wspaniałego mędrca Logana Wielkiego Kapelusza, a zbezczeszczona stolica mieści jedną z ich dwóch wiodących szkół.
Serio? W zbezczeszczonej stolicy jest... Szkoła magii Winheim? Czyli zbezczeszczona stolica to są pozostałości po Winheim? Dobrze to rozumiem? Czy może to jest po prostu jedna ze szkół, które się mieszczą po prostu w tym miejscu? Dobra, opis widzę jest ogólnie taki sam. Tutaj jeszcze. Złoty sygnet chciwego węża. Złoty pierścień z wizerunkiem węża, któremu nie udało się przerodzić w smoka. Polegli wrogowie częściej zostawiają przedmioty. Węże są stworzeniami znanymi ze swej zachłanności i zdolnymi do pożerania w całości większych od nich samych ofiar. Gdy komuś zaczynają ciążyć kajdany, być może nadszedł czas na odrobinę starej, dobrej chciwości. Może, może nie. Nie wiem. Dobra, no to chyba opisy wszystkie nadgonione. No to co? Wracamy do kaplicy w takim razie. Okej, dal... Nie wiem, czy mam ten... Wciąż? O, a nie! Dobra, tak. Tutaj mi wyłamał pisze... Jaleski Ring. Czyli to nie jest pierścień, tylko właśnie to, co mam teraz przy sobie. Te... Dobra, bo tam się wrócę i tak na początku kolejnego odcinka. Chociaż... Dobra, nie, tak. Dobra, już nie będę tam szedł, bo i tak pewnie pogadamy sobie z tą zamkniętą osobą w tamtym miejscu. Ale jeszcze najpierw sobie pozwolę... Albo dobra, nie, to też poza nagraniem. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda z tym kosturem. No, fizyczne są mniejsze, ale tu nie o fizyczne chodzi. Bo mimo iż tym kosturem chyba da się bić, no, to nie do tego on służy. Nie tu, tylko tu. Ale właśnie, patrzcie. Kostur z Izalitu, premię do siły, zręczności i do wiary ma na... Znaczy, do siły ma premię do tych trzech. Ten pierścień ma do siły na... Znaczy pierścień, ten katalizer ma na E, ale też ma na A z magią. Czyli niby nie powinien być lepszy, ale zobaczymy, co będzie po upgrade'ach. Więc dobra, najpierw... Tylko muszę teraz uważać, żeby tego właśnie nie ten... Żeby nie przedobrzyć. Najpierw odłamki. Duże odłamki. Grudki. Już sztaba, czyli nie robimy. Zobaczmy, 254. Czekaj, 254 na maksimum, a kostur z Izalit będzie mieć 289, czyli niestety, ale kostur Logana jest gorszy od kostura z Izalit. Czyli jednak ten kostur zostanie ze mną na dłużej. Kto wie, może nawet do końca gry. Tutaj mam, mogę właśnie to wszystko poulepszać. O, Eleonora, właśnie, coś kojarzyłem, że jeszcze coś mi tutaj wypadło. Ta broń właśnie. Dziwna broń, którą posługują się zniekształcone mieszkanki zbezczeszczonej stolicy. Zbezczeszczony płomień zrodził się z klątwy tych kobiet, krewnych pewnej wyroczni, ale pomimo ich wyraźnej winy mogły dalej beztrosko prowadzić swe żywoty. Umiejętność dzwonek na ucztę. Znieś topór i zamachaj nim, by wydał dostojny ton, który tymczasowo nada broniom zdolność rozkrwawiania i przywracania zdrowia przy każdym trafieniu. Fajna rzecz. Dobra, to jeszcze wzmocnimy flaszkę. Pretty, be careful. I don't want to see my work. Okej, czy teraz mam rozumiem 9 i 2, czyli łącznie będzie 11. Czyli... Dobra, jeśli będę mówić tak jak w jedynce, to maksymalnie będę mówić 20. Jeśli tak jak w dwójce, to jeszcze jeden będę mógł fragment zdobyć. Więc no kurde, jestem ciekaw, ile mogę tego mieć. Dobra. No, na razie podróżować nie chcę, bo mam poza nagraniem jeszcze sporo kucia do ogarnięcia, tak więc ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym to będziemy dalej eksplorowali zbezczeszczoną stolicę i w którym być może, a raczej mam nadzieję, zgarniemy parę kolejnych fantów właśnie z... jeszcze z loków, w tym także osobę, tą jedną osobę, która była tam na samym dole w tych lochach. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!